Witamy w pierwszym odcinku nowej serii krótkich filmików na temat sprzętu, o którym piszemy na naszej stronie stdtv.pl. Do pełnego opisu razem z dokładnymi zdjęciami zapraszamy do linku poniżej, tam klikniecie, przeniesie Was na naszą stronę, gdzie wszystko w ładnej polszczyźnie łamanej, plus jeszcze może po angielsku, znajdziecie opisy tego sprzętu, o którym będzie ten materiał. Dzisiaj pokażemy Wam króciutko Buni od firmy Applied Orange. Model Short Brim Buni. Short Brim chodzi o to, że ma krótkie rondo. Wygląda jak to Buni. Fajnie. Plusy takie, pasuje na bardzo, bardzo, bardzo duże głowy, tak jak moja. Czyli na przykład do 63-64 cm w obwodzie. Bez problemu ten kapelutek wejdzie, chociaż są tam różnice, jeśli chodzi o użyty materiał. Mam drugi egzemplarz w Greenzone i tam mieszanka materiału jest troszeczkę inna i jest ciaśniej. Tutaj mieszanka jest inna, jest materiał niepalny, nie pamiętam dokładnie składu, ale jest cieńszy, lżejszy i naprawdę lepiej leży na głowie, nie ciśnie. Co jeszcze charakteryzuje tą produkcję? Nie ma żadnego miejsca velcro, czyli nigdy nie przyczepimy żadnych morali, świecących oczek czy czegokolwiek. Jednak, słuchajcie, tak jak każdy szanujący się kapelusz, ma tutaj te przelotki, gdzie możemy zamontować swoje haczyki na ryby, sneakersy, a jak już chcemy się bawić w wojnę, to nawet jakąś trawę, która gdzieś tam porasta, żeby nas nie było zbytnio widać. Regulacja obwodu jest z tyłu, czyli możemy sobie ściągnąć i zmniejszyć drastycznie obwód, czyli generalnie też i na małe głowy będzie pasować, chociaż tam Applied mają dwie wersje, jest na do 57 czy tam 8 cm w obwodzie i większy, czyli ten egzemplarz. Co jeszcze? Słuchajcie, jest to, jak to się nazywa? Nie mam pojęcia. Pasek. Pasek też jest regulowany. Można sobie go zapiąć, żeby nam nie uciekało. Jednak generalnie ja zawsze to rzucam do tyłu. Nie lubię go używać. Zawsze mi się to pałęta. Nawet jak zdejmuję, to mi się nie przyje. Od środka. Mamy tutaj taką tajną kieszeń, gdzie możemy sobie włożyć środki antyrodzinne, jeśli ktoś idzie na łowy. Albo portfelik. W sumie też się przydaje, jak idziemy na łowy. Do tego. Tutaj jest materiał termo. Wygląda jakby był skanibalizowany z takiej brytyjskiej, z brytyjskich termokoszulek. Jednak tutaj, no, to kolor inny, ale raczej to jest coś podobnego do Coolmaxa. Czyli jeśli spocimy się, będzie nam gorąco, to powinno tak pracować, że to wszystko wyleci. Ale jednak jak ktoś się ekscesywnie poci, to i tak ten kapelusz będzie mokry. Ale no to trzeba coś sobie z tym zradzić, nie? No. Szybko nasionka wodą podczas deszczu? No normalnie, słuchajcie, to jest materiał niepalny, jest bardzo lekki, cienki i tak, nasiąknie, no ale no zawsze można kaptur jakiś założyć, jeśli już jest, pada deszcz. A zresztą no, mi to osobiście zbytnio nie przeszkadzało. Mimo że rondo jest dość krótkie, w tej chwili mam słońce przed sobą i wali mi po oczach, no te rondo jednak teraz świeci po oczach, nie świeci. Daje radę, pracuje, czyli niewymagane jest. Jeśli ktoś lubi długie, niech sobie kupi długie. Ja lubię krótkie i to jest naprawdę fajna cecha. Co jeszcze pan chce powiedzieć? Szycie. Słuchajcie, wszystko to jest robione w Europie. Europejsko-amerykańskich materiałów szyte u nas tu na kontynencie. Jest naprawdę świetne. Wszystko ładnie przyszyte, tam gdzie potrzeba, to są nawet i podwójne szwy. Jest tylko równiutko, nie ma żadnych odstających nitek. Jest elegancko. No, może tu coś się odstaje, no, ale to jest po prostu z użytkowania. To nie jest już nowy kapelusz, jest troszeczkę w użyciu. No to zawsze to się gdzieś tam pojawi. Kosztuje, a będziecie musieli sami sprawdzić, w okolice 20 euro. Kilka euro więcej, mniej. Jeśli ktoś szanuje, mówię, europejską produkcję, a to jest cena w sumie spoko. Co jeszcze? Chyba tyle. Mówię. Chcecie więcej szczegółów, dokładniejsze zdjęcia? Słuchajcie, klikajcie link, przechodźcie na naszą stronę stdtv.pl. Tam będzie wszystko.